Kto to jest neofita? Ojciec Paweł Sawiak, Jezuita. Zwykła niedziela w jednej z miejskich parafii. Ludzie w różnym wieku, przekrój religijny mocno zróżnicowany. Największą grupę stanowią ci parafianie, których z różnych powodów tutaj nie ma. Potem mamy przekonanych, pochodzących z rozmaitych katolickich wspólnot, oraz tradycyjne rodziny i sporo starszych pań. Tych spotykamy w kościele także w ciągu tygodnia. Kolejni to ci, co do kościoła chodzą z przyzwyczajenia, oraz ci, którzy przyszli, bo czegoś chcą, ale nie wiedzą czego. Jest też kilka osób, które, słuchając kolejnego kazania, pozbawionego związku z rzeczywistością i problemami zwykłych ludzi, zaczynają myśleć o opuszczeniu kościelnych struktur i zajęciu się czymś pożytecznym. Ale na szczęście jest też kilka osób stojących w różnych miejscach kościoła, które wkrótce czeka mocne doświadczenie duchowe prowadzące do przemiany myślenia, czyli tak zwane nawrócenie. Neofici, bo o nich tutaj mowa, to ludzie świeżo nawróceni. Wywodzą się praktycznie z każdej z powyższych grup, choć ich droga do przemiany nie była jednakowa. Jedni po prostu zaczynają mieć dosyć rutyny w swoim chodzeniu do kościoła, i stawiają sobie ultimatum. Albo coś się zmieni, albo kończę z tą zabawą. Inni spotykają fajnego księdza, albo osobę dojrzale i ciekawie przeżywającą swoją wiarę, bez cienia dewocji. A pewna część ludzi zacznie szukać odpowiedzi na pytania nurtujące ich po jakiejś życiowej tragedii, na przykład odejściu kogoś bliskiego, rozwodzie rodziców. Neofici przeżywają rodzaj oświecenia, przebudzenia duchowego czy opadnięcia łusek z oczu, mówiąc językiem biblijnym. Przemiana myślenia u nowo nawróconych prowadzi w większości przypadków do entuzjastycznego przeżywania wiary, spontanicznych rozmów o Bogu z przypadkowymi ludźmi w tramwaju czy do zwiększonej potrzeby praktyk religijnych. Każda z tych osób potrzebuje osobnego podejścia i zainteresowania ze strony duszpasterzy. Czasem dzieje się z nimi tak, jak z Romkiem, Kasią i Tomkiem, których na wróceniu zaraz się przyjrzymy. Romek lat 20, wzorowy ministrant i dobry uczeń, kiedy poszedł na studia, zauważył, że chciałby czegoś więcej w relacji z Panem Bogiem. Przestała mu wystarczać tylko co niedzielna msza. Wspólnota, do której trafił w duszpasterstwie akademickim, to grupa charyzmatyczna. Więc zaproponowała mu przejście dziesięciotygodniowego seminarium odnowy Życia w Duchu Świętym. Była to dla Romka tak duża zmiana w relacji z Panem Bogiem, że zaczął poświęcać sprawom duchowym bardzo dużo czasu. Codziennie przed zajęciami na uczelni chodził na msze, a w wolnych chwilach od nauki czytał książki religijne. Jego ulubiona lektura to żywoty świętych zakonników i zakonnic którzy czas poświęcają głównie modlitwie, rozmyślaniu i rozmowach o Bogu. I Romek też tak chce. Problem w tym, że własna rzeczywistość zaczyna mu się mieszać z rzeczywistością świętych. Oni musieli przejść bardzo długą drogę, zanim doszli do głębi zażyłości z Jezusem, a i niejeden kryzys po drodze przeżyli. Jednak Romek o tym nie wie, a jego obecny obraz Boga przynagla go do zwiększenia ilości praktyk religijnych. Romek jest przekonany, że inaczej w relacji z Bogiem niczego nie osiągnie. Poświęcając coraz więcej czasu na duchowość, zaniedbuje znajomych, którzy zaczynają się od niego odwracać. On twierdzi jednak, że to inni mają problem i że nikt go nie rozumie. Kasia i Tomek to znajomi Romka, którzy poznawszy fajnego księdza na przystanku Jezus, zaczynają swoją przygodę z wiarą dopiero teraz po trzydziestce. Kasia jest zafascynowana osobą Jezusa. Chodzi na spotkania modlitewne, nawet od czasu do czasu przychodzi na msze, ale z kościołem nie chce się za bardzo identyfikować. Ma wielki problem z księżmi, ponieważ pamięta nieprzyjemne sytuacje z czasów szkolnych, kiedy to katecheci, zamiast uczyć młodych, jak wierzyć, w swojej nadgorliwości walczyli z całym zepsutym światem. Przy okazji dostawało się też tym, którzy na religię przychodzili z przekonania. Poza tym Kasia nie chce nawet słyszeć o nauczaniu Kościoła na temat in vitro związków homoseksualnych czy antykoncepcji, uważając te poglądy za średniowieczne. Jest w niej pewne rozdarcie, wiele niezrozumienia i żalu. Tomek z kolei zawsze interesował się historią i społeczną stroną życia, dlatego teraz, świeżo po nawróceniu, wiara mocno miesza mu się z polityką. Czyta mnóstwo blogów i magazynów i codziennie zagląda na strony skrajnie prawicowych portali. Jest wyznawcą teorii spiskowych i każdemu za wszelką cenę stara się je sprzedać. Oburza się na tych katolików, którzy myślą inaczej i twierdzi, że muszą jak najszybciej przejrzeć na oczy. Zupełnie nie akceptuje postaw i zachowań w kościele, które uważa za liberalne, np. komunii na rękę, skocznej muzyki kościelnej i tym podobne. Czy istnieje dla nich jakieś wyjście z obecnej sytuacji? Jak mają przejść z tego, co dla nich nowe, do tego, co jeszcze nowsze? Dobrym przykładem neofity w Nowym Testamencie jest Piotr. Jezus powołuje go zupełnie niespodziewanie. Spotykają się w zwyczajnej życiowej sytuacji. Podobnie kiedyś dokonało się nawrócenie Romka, Kasi i Tomka. Piotrowi bardzo trudno jest zrozumieć niestandardowe działania Jezusa. Dlatego akceptuje tylko pewną część z nich. Jeśli przyjrzymy się postawie Jezusa wobec niego, to zobaczymy, z jaką cierpliwością patrzy On na różne zachowania przyszłej głowy Kościoła, akceptuje Piotra i daje mu czas. Świeżo nawróconemu przede wszystkim trzeba dać żyć. Jeśli pozwoli mu się na dojrzewanie wierze w jego własnym tempie, być może wyrośnie z niego przyszły papież, tak jak to było z Piotrem. Po kilku latach bycia z Jezusem i z innymi uczniami oraz po zesłaniu Ducha Świętego, Piotr staje się dla innych przykładem rozwoju wiary. Z drugiej strony widzimy, że Jezus wcale nie pobłażał Piotrowi. Jego słowa: Zejdź mi z oczu, szatanie! świadczą o tym, że pomysły świeżo nawróconych czasem muszą być solidnie konfrontowane. Dobrze byłoby więc, aby neofici inwestowali czas w bycie z innymi czy to we wspólnocie, na imprezach studenckich, czy na spotkaniach z kolegami z pracy. Bo tylko wtedy to, co przeczytali i przemodlili, ma szansę wejść w życie. Czysta woda jest głęboko pod ziemią. To, co pochodzi z płytkich wód, płynie z pobliskiego bajora czy bagna, miesza się z gliną. Święty Paweł miał głęboką świadomość tego, że na początku nawrócenia pijemy duchowe mleko, dostajemy lekko strawną kaszkę. Która w końcu przestanie nas karmić, a nawet nam smakować. Każdy z nas, nie tylko świeżo nawróceni, potrzebuje pogłębiania swojej wiary. Jeśli przez dłuższy czas stoimy w miejscu w swojej relacji z Bogiem woda, z której czerpaliśmy, zacznie cuknąć. Trzeba nam kopać zawsze głębiej. Jeśli mamy do czynienia z duchowym przebudzeniem i stajemy się neofitami, musimy mieć świadomość bycia w drodze do czegoś zawsze lepszego od tego, co mamy. Ale ścieżka ta prowadzi przez wiele trudu i weryfikacji. Jednak ufność, że Bóg zawsze dobrze prowadzi, oraz dobry kierownik duchowy, zaawansowany wierze przyjaciel lub rekolekcje otwierające nam serce na Boga i na ludzi, to niezbędne narzędzia, które neofita powinien zabrać do plecaka na drogę. Jeśli masz pragnienie, żeby ewangelizować innych, Sięgnij po prostu narzędzie, jakim jest książka. Dla osób, które dopiero wkraczają na drogę wiary, polecamy nawrócić się, aby żyć. Link do niej znajdziecie w opisie. I pamiętaj, zasubskrybuj, skomentuj i udostępnij. W ten sposób pomagasz nam ewangelizować. Dobrego dnia!